Tak, zaczniemy sobie od chwili uziemienia. Niezależnie od tego, z jakim żywiołem pracujemy, warto sobie zacząć od uziemienia. Także przygotujcie sobie coś wygodnego i siądziemy, chwilkę pooddychamy. Chwilkę sobie pooddychamy. Co do żywiołu wody, zawsze jeżeli pracujemy z jakimś żywiołem, to swoją drogą Kasia też pisała, że odpowiedziała na moją propozycję, że możemy popracować coś z żywiołem. Jeżeli pracujemy z jakimś żywiołem, warto się zastanowić, jakie jakości ten żywioł reprezentuje. Jeśli chodzi o wodę, to na pewno jest to jakość miękkości, delikatności, subtelności, ale też płynności. I to, co nam się bardzo mocno wiąże z żywiołem wody, to nasz oddech. Oddech z racji tego, że nieustannie płynie od momentu, w którym pojawiliśmy się na świecie, jest bardzo związany z żywiołem wody. Więc jeżeli chcemy konkretniej tutaj na macie popracować z tym żywiołem, a taka by była moja propozycja, no to właśnie nieco mocniej warto kierować uwagę na oddech. Ja wiem, że w tej praktyce, którą ja proponuję, ogólnie rzecz biorąc, mocniej zwracamy uwagę na oddech, to jest nasz punkt koncentracji, ale to jeszcze bardziej można podkreślić, tak? Jeżeli faktycznie zwracamy uwagę na tą płynność oddechu i poszukania też tej płynności, która rozpływa się po ciele, bo to jakby taka tutaj jest idea. Niezależnie od tego, co będziemy robić w związku z tym, wracajcie sobie cały czas uwagą do oddechu, obserwując szczególnie tą płynność i ciągłość, nieustanność w jego przepływie. No i też szukamy miękkości w ciele, więc niezależnie od tego, jaki ruch robimy, co ja mówię, to też mieliście takie poczucie, że jest to takie właśnie jak woda, bardzo miękkie, tak? Woda na dobrą sprawę, ona to jakbym miała określić, to właśnie ta taka niesamowita miękkość, taka otulająca wręcz miękkość. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że udało nam się dotrzeć po tej chwili opóźnienia, no ale to jak ktoś dotrze później, to też okej. Dobra, siądźmy sobie wygodnie. Chwilkę sobie poobserwujemy oddech. Aha, no i jeszcze tak na ostatek tego wstępu o wodzie. Kierunek działania wody jest z góry do dołu, więc w praktyce też można tego szukać. My na dobrą sprawę cały czas gdzieś ten ruch z góry w dół się pojawia, ponieważ no tak praktyki są konstruowane, że gdzieś zawsze jest ten element, w którym będzie ten kierunek do dołu. No i to jest szczególnie ten moment, kiedy nawiązujemy kontakt, tak, z tym naturalnym kierunkiem dla wody też. Więc też można to uwzględniać w praktyce. Dobra, siądźcie sobie wygodnie. Tak, ostatnio więcej pracuję przed komputerem i czuję to właśnie w plecy. Troszkę się powierzcie, tak żeby poszukać takiego wygodnego ułożenia dla miednicy i też po to, aby wydłużyć przód tyłu ciała. Niech ta pozycja nie będzie usztywniona, właśnie pamiętajmy, woda, jakość wody to miękkość. Jak znajdziesz wygodne ułożenie, to sobie zamknij oczy. Daj sobie tą chwilkę, jak mówię, na uziemienie, jednak myślę, że to jest dobry start dla praktyki, tak aby poczuć się bezpiecznie i stabilnie, a potem już konkretnie pracujemy z danym, no w tym wypadku żywiołem. Poczuj podstawę swojej pozycji, to na czym się opiera twoje ciało, czyli może poczujesz, że biodra dotykają podłogi, pośladki, może czujesz też stopy, golenie. Przez moment po prostu skieruj uwagę na wszystkie miejsca, które kontaktują się z podłogą. Faktycznie poczuj ten kontakt i poczuj tą stabilność, która za tym idzie, czyli podstawa twojej pozycji stabilnie opiera się o podłogę, nic jej nie ruszy. Daje takie pewne, bezpieczne oparcie dla całej twojej osoby. I poczuj, jak z podstawy pozycji rośnie tułów w niewymuszony sposób. Rośnie przód, tył ciała w górę. Czyli tak jak czujesz, wydłuż się od środka, ale też nie usztywnie, tylko właśnie wydłuż miękko. I powolutku zacznij kierować uwagę na oddechy.
na naturalny oddech, czyli na początek nic nie zmieniaj w oddechu, po prostu dostrzeż swój wdech i wydech. Daj sobie chwilkę, aby doświadczyć tego nieustannego płynięcia oddechu. Wyszło wdech, za wdechem płynie wydech i potem kolejny wdech, kolejny wydech. Poświęć chwilkę, aby zanurzyć się w tej płynności, która kryje się w oddechu. I teraz zrobimy sobie kolejne 5 oddechów, nieco zmieniając sposób oddychania. Będziemy robić wdech nosem, a wydech ustami. Ten sposób oddychania, kiedy wdech robimy nosem, a wydech ustami, jest mocno związany z żywiołem wody. Też poprzez ułożenie po prostu tych otworów naszego ciała, tak? Czyli nos jest u góry, usta nieco niżej, to też podkreśla ten kierunek działania żywiołu wody. Ponadto żywioł wody ma tę cechę oczyszczającą, więc ten wydech przez usta, on ma mieć właśnie taki charakter mocno oczyszczający. Także daj sobie taką sekundę, aby poszukać swojej intencji oczyszczenia w tym oddechu i następnie spokojnie zrób 5 oddechów, gdzie wdech robisz naturalnie nosem, a wydech nieco dłużej ustami. Jak robisz wydech, to możesz robić już taki wąski dziubek, tak żeby to był strumień powietrza, a nie taki chaos wypychanego powietrza. Jak będziesz gotowa, to w swoim tempie 5 takich oddechów z taką intencją poszukania oczyszczenia w żywiole wody. Jak zrobisz te 5 oddechów, to powróć do naturalnych oddechów, najlepiej przez nos, czyli wdech przez nos i wydech przez nos. Dalej kierując uwagę na miękkość, która kryje się w oddechu, na ten element żywioł wody, na płynność oddechu. I powoli będziemy sobie dodawać rolę do tej praktyki. Możesz pozostawić oczy zamknięte, jeżeli jest Ci dogodnie, a jeżeli wolisz otworzyć, to otwórz. Z kolejnym wdechem powoli sobie unieść ręce przodem do góry. Ręce nie będą miękkie, dłonie miękkie. I płynnie z wdechem opuść szeroko na dół. No i powtórzymy to sobie spokojnie 4 razy, czyli wdech. Unosimy ręce w górę i wydech, płynnie i miękko opuszczamy. Wdech.
Wdech, ręce w górę. I wydech. Na dół jeszcze tak dwa razy. I poczuj, jak za ruchem rąk zaczyna się poruszać ciało i też pozwól na to, tak. Nie usztywniaj się, tylko właśnie miękko podążaj za ruchem swojego ciała. I ostatni raz wdech. I wydech. Opuść ręce. I teraz sobie złóż dłonie w taką miskę przed sobą. Możesz sobie zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że w tej misce z dłoni zbiera się woda, taka krystalicznie czysta. I z kolejnym wdechem unieś sobie te ręce w górę, a z wydechem pozwól na przechylenie rąk, tak jakby ta woda miała teraz spłynąć po tobie i cię oczyścić. I powoli sobie opuść ręce, czując ten strumień wody, który spływa po tobie w dół, zabierając to, co chcesz, aby zabrało, czyli w zależności od tego, co potrzebujesz. Czyli zmęczenie, napięcie i drugi raz. Znowu pozwól na taki ruch, który wizualizuje takie spływanie wody po tobie. No i trzeci raz. Przez chwilkę pozwól na takie wypełnienie dłoni. Oczyszczającą wodą wdech, unieś ręce w kół i wydech. Pozwól na to, aby ta woda spłynęła po tobie, zabierając wszystko to, co chcesz, aby zabrała. I zmienimy sobie skrzyżowanie nóg. Jeżeli siedzisz w siedzie skrzyżnym, jeżeli nie siedzisz w siedzie skrzyżnym, to zmień sobie ułożenie, tak żeby nie trwać długo w jednej pozycji. Znowu sobie nawiąż kontakt z oddechem. Opuść swoją prawą dłoń przy biodrach, daję sobie na czubki palców, a z wydechem oderwij lewą rękę, pociągnij nią trochę do boku, tak aby ciało się przechyliło, a tak bardziej do przodu, do boku. Wdech do góry i z wydechem, patrząc sobie na lewą dłoń, wykonaj taki ruch skrętny, ciągnąc rękę za siebie. I drugi raz wdech, ręka idzie do boku, do góry, tak jakby rysowała taki duży okrąg, wydech, opuszczamy rękę i trzeci raz wdech i wydech. I połóż teraz lewą dłoń i miękko druga ręka, wdech, w górę i wydech. Kieruj rękę za siebie. Przypatrz się swoim stawom, może tutaj dużo w kończynie górnej, czyli i stawy dłoni, i łokieć, i barkowy. Staraj się mieć je miękkie, tak? Nieusztywnione. Czyli ja mogę wyprężyć rękę i usztywnić, a mogę pozostawić ją cały czas w takim lekkim zgięciu. Więc zależałoby mi na tym, żeby ręka była miękka i ten ruch też przez to stał się nieco większy. Ok. I połóż swoją dłoń na macie. I z kolejnym wdechem przechylając sobie miednicę do tyłu, zaokrąglamy plecy, ponownie sobie unosimy ręce w górę, wdech, z wydechem skręt w lewo, rozkładając ręce na boki, powoli opuść ręce, wróć sobie do centrum, pozwól na odchylenie się miednicy, zaokrąglenie pleców, powtórz ruch, wdech, unoszenie rąk do góry i wydech, skręt w drugą stronę. No i tak płynnie dwa razy jeszcze na stronę, czyli wdech, unosimy ręce w górę, wydech, skręt w lewo, miękki i wdech, do góry i wydech, skręt w drugą stronę i jeszcze raz na każdą ze stron, czyli wdech, skręt, wydech i płynny wdech i opuść ręce, wróć sobie do centrum rękami i zmienimy sobie pozycję po wątku. Jeżeli miałaś koce gdzieś blisko siebie, to sobie odłóż ten kocyk na bok i siądź sobie na piętach, Vajrasana, z tyłu maty. Znowu daj sobie chwilkę na nawiązanie kontaktu z oddechem. Znowu poczuj tą płynność oddechu. Nawet jak myślę o oddechu
w kontekście żywiołu wody, to zaraz mi ręka zaczyna krążyć. Ta woda jest cały czas w takim nieustannym ruchu, tak jak ten nasz oddech. Sobie daj chwilkę, możesz zamknąć oczy. Poczuj oddech, poczuj jak on płynie. Jeżeli na przykład nie jesteś przekonana co do tego, nie czujesz tej płynności, to też zawsze w takich pozycjach, gdzie jest jakiś taki moment przerwy, na przykład tak jak teraz, możesz sobie zrobić jeden, dwa oddechy, znowu wdech nosem, wydech ustami. Też z takim poczuciem, że ta woda przepływa i daje taki efekt oczyszczający. Dodamy sobie teraz do tego powitanie słońca z Vajrasany w spokojny sposób. Staraj się szukać w tym ruchu miękkości. Jak wiesz, jak robić, to rób w swoim tempie, a jak nie, to podążaj za moimi wskazówkami. Czyli z kolejnym wdechem, powoli odpychając się od goleni, miękko unieś się w górę. Z wdechem miękko przegadając się do przodu, popłyń sobie do skłonu. Wydłuż ręce, rozluźnij głowę i płynnie wejdź z wdechem do kręgu otwartego. A z wdechem płynnie do psa z głową do dół, kolana są lekko zgięte. Wdech, obróć swoje kolana na matę, przepiąć troszkę biodra do przodu, zaciśnij do pośladków, aktywny brzuch i z wdechem miękko. Pies z głową w dół, kolana lekko zgięte, miękka pozycja, wdech. Kręg podparty, spójrz przed siebie, aktywny brzuch. I z wydechem, kręg po kręgu, wycofaj biodra. Rozluźnij się w balasanie i wdech. Unieś się do góry, a z wydechem przechylając tułów do przodu. Powoli sobie siąść na piętach i jak wdech się rozpocznie, to unieś się w górę. I wydech. Skłon. Balasana, wdech, kręg podparty, płynnie i wydech, pies z górą w dół, rozluźnij głowę, kolana są lekko zgięte i wdech, przechyl się do psa z górą w górę i wydech, pies z górą w dół, wdech, kręg podparty i wydech, miękko zejdź do skłonu, do balasana. Z wdechem unieś się w górę, dobra, tu w pośrodki w górę i wydech powolutku, zejdź sobie do Vajrasany, znowu miękko wdech, unieś się w górę i wydech, skłon, pozycja dziecka, płynnie. Wdech, kręg podparty i wydech. Odepchnij się od dłoni, kolana są lekko zgięte, głowa rozluźniona, pies z głową w dół. I wdech, pies z głową w górę. Zawsze proszę opierać kolana na macie tutaj w aktywnym brzuchu, siódmy ramostek do przodu i wydech. Pies z głową w dół. I wdech. Kręg podparty, spójrz przed siebie i miękko. Balasana, pozycja dziecka. I z wdechem unosimy się w górę i wydech, siadamy sobie na piętach. I znowu płynnie wdech, udłonu Vajrasana i wydech, skłon do balasana. I miękko kręg podparty, rozszerz palce, powoli dłoni pod barkami, spójrz przed siebie, a z wydechem powoli pies z głową w górę. I wdech, pies z głową w górę. Kolana matę, ale aktywny brzuch, czyli pępek do kręgu stóp, a świni łudra i wydech. Pies z głową w dół. Wdech, kręg podparty i płynnie. Pozycja dziecka z wdechem. Przez okrągły plecy unosimy się w górę. Miękkie dłonie i usztywniamy się i przechylając się do przodu powoli sobie. Siadamy jeszcze tak dwa razy. Wdech i wydech, skłon, wdech, spójrz przed siebie, aktywny brzuch z aktywnym brzuchem, pies z głową w dół, wdech, pies z głową w górę, tutaj zaciśnij do pośladków,
I wydech. Pies z głowy. Wdech płynnie, kręg otwarty. Wydech powolutku balasana, czyli pozycja dziecka. I z wdechem unosimy się w górę. Miękko. Nie usztywniaj dłoni, nie usztywniaj stawów. I z wydechem. Powoli siądź i ostatni raz wdech. I wydech. Skłon do przodu. Rozluźnij głowę. Wdech, kręg otwarty, spójrz przed siebie. Wydech. Pies w górę, dół. Wdech. Pies w górę, górę. I wydech. Powróć sobie do psa z górą w dół. Wdech, kręg otwarty. I z wydechem balasana. I na moment sobie zostań w balasanie. Rozszerz kolana do górki. Pozwól na rozluźnienie głowy. Jeżeli ta pozycja nie jest dla Ciebie zbyt komfortowa, możesz wejść do pozycji zająca, czyli bardziej unieść sobie bioda i rozluźnić głowę tutaj. W ten sposób. A jeżeli pozycja dziecka jest ok, to zostań w pozycji dziecka. Teraz zobacz, jaki Twój oddech jest. On mógł przyspieszyć, zgłośnić się. Daj sobie taką chwilkę, żeby wrócić do oddechu, który był na początku. I to jest też dobry moment, żeby wykorzystać takie uspokajające działanie wydechu, czyli sobie wydechy możesz robić nieco dłuższe, albo nawet przez usta, kilka oddechów z wydechami przez usta i szukaj w oddechu takiego uspokojenia dla głowy, dla ciała. Jeżeli oddech jest spokojny, to wdechy możesz kierować sobie w kierunku pleców, czując jak wdech rozszerza żebra, unosi plecy. A z wydechami szukaj takiego odczucia, że brzuch jest miękki, że napięcie odpływa z ciała. Kiedy robisz wdech, możesz mieć też takie poczucie, że dno miednicy się trochę rozszerza, rozciąga, ale w taki rozluźniający sposób. A z wydechami wraca do takiej swojej wyjściowej długości i wciąga się w głąb ciała. I tak jeszcze kilka wdechów. I powolutku sobie wydłuż ręce do przodu, z wdechem powinien wejść do kręgu podpartego. I zatrzymaj się w kręgu podpartym. Możesz spoglądać po podłodze przed siebie, albo nawet w ogóle do przodu. Staraj się tylko nie zwierzać głowy, tak? Czyli trochę tutaj pracujemy szyją. Z kolejnym wdechem powoli sobie wydłuż prawą nogę, najpierw do tyłu, pociągnij troszkę piętą, a potem unieś nogę, a tak, żeby była na wysokości bioder, czyli nie staramy się jej zaciągnąć za wysoko do góry, tylko ona bardziej idzie do tyłu niż do góry. Aktywny brzuch, czyli tam patrzymy kręgosłupa. Zajmij sobie nogę w kolanie i teraz z kolejnym wydechem kolano pociągnij w stronę prawego barku i spójrz na prawe kolano. Wdech. Spójrz przed siebie, noga się prostuje i zginamy nogę, odkręcamy nogę w biodrze, patrzymy na prawe kolano i prawe kolano w stronę prawego barku. I jeszcze tak jeden raz. Delikatnie się odpychamy od podłogi dłoni, łokcie są lekko zgięte. Wdech, noga w tył. I teraz z wydechem podciągnij sobie tą nogą, czy przełóż sobie stopę w okolicy dłoni. Bokiem.
i zatrzymaj sobie stopę tutaj z przodu. Znowu nawiąż kontakt z oddechem, wróć sobie do tej płynności oddechu. Zrób sobie wdech, przesuń sobie biodra nieco w przód, ale w taki miękki sposób, bez poczucia, że jest tam sztywno. I z wydechem wycofaj biodra i skłoń się do prawej nogi. I miękko wdech, spójrz przed siebie mocno do przodu i wydech płynnie. Wycofujemy biodra. Natomiast prawa stopa jest cały czas przyklejona do podłogi, ona się nie odrywa. Wdech i wydech. I jeszcze tak dwa razy. Wdech, bardziej mostek do przodu niż broda. Wydech, skłon do prawej nogi. Wdech i wydech. Zatrzymaj się w skłonie. I teraz możesz nieco unieść tułów, tak żeby mieć tutaj przestrzeń na nogi. Oderwij sobie przód tej prawej stopy i zacznij sobie nogę skręcać w biodrze. Tak, żeby w efekcie stopa się skręcała, tak? Zewnętrzne krawędzie idzie do podłogi. Wdech do centrum i wydech w drugą stronę. Skręcamy, rotujemy nogę w udzie do środka. I wydech na zewnątrz. Wdech. W jedną stronę, wydech. W drugą. I możesz teraz wykonać z innej strony poprowadzić ruch, czyli wykonać sobie ruch stopą. Niech stopa nadaje ruch nodze, czyli wykonujesz sobie krążenia stopą. Zobacz, jak noga się tutaj porusza za tym ruchem, ale też miękko, nie na sztywnych stawach. Tak, za trzy okręgi w prawo i trzy w drugą stronę. Pozwalając na ruch tutaj w biodrze, kości udowej, tak? Ok. Zatrzymaj, połóż swoją stopę na ziemi i przejdź sobie tutaj dłońmi po wewnętrznej stronie, a stopę sobie troszeczkę oddal. Tak? Czyli stopa jest tutaj na zewnętrznej krawędzi maty, a dłonie są po środku, obudzę się przodem, żeby było widać. Czyli stopa jest nieco bardziej oddalona, a my jesteśmy tutaj. Ok. I jak komuś kolano boli, to dobrze jest sobie coś podłożyć, na przykład mnie pod kolana, więc trzeba sobie coś podłożyć. Ok, stopa jest nieco bardziej oddalona. I teraz lewą rękę sobie też oddalimy na drugą część maty, czyli stopa po jednej stronie maty, lewa ręka po drugiej stronie maty. Z wydechem przesuń swoje biodra nieco w przód, tak żeby otworzyło się lewe biodro. I prawą rękę uwolnij, wdech, prawa ręka idzie do góry. I wydech, ciągniemy ją za siebie. Obracamy, rotujemy do wewnątrz i wykonujemy sobie spokojnie takie trzy krążenia. Wdech w górę, wydech na dół. Wdech. I wdech. I zatrzymaj się tutaj teraz dłonią na tej prawej nodze. Lewą rękę możesz sobie oprzeć wygodnie. Nie musi być na czubkach palców, może być całą dłonią. I robimy takie delikatne odgięcie. Czyli możesz odepchnąć się od tej nogi, tą nogę nawet prawą przysunąć na zewnętrzną krawędź, tak żeby nieco bardziej otwarło się biodro. Noga idzie do boku, a tułów stara się wydłużyć i nieco wygiąć, ale w komforcie. I tak zostajemy sobie na trzy oddechy, patrząc się mostkiem w stronę sufitu. I powróć sobie tylko oddechu takiego miękkiego. Poszukaj tej miękkości w tej pozycji. Przepływ oddechu. Po trzech oddechach powoli sobie wróć nogą tak, aby stopa się ustawiła na macie. Wróć sobie dłońmi. Zrób sobie jeden wdech, sięgając biodrami przód, mostek w przód, a z wydechem powoli sobie powróć do kręgu podpartym. Kiedy się ustawisz w kręgu podpartym, na macie zatrzymaj. I dla rozluźnienia obszaru bioder wykonaj sobie takie mikrokrążenia miednicą. Tak jakbyś możesz sobie wyobrazić, że w okolicy kości ogonowej masz zamontowany ołek i rysujesz sobie kółeczka, tak? Albo po prostu wykonaj sobie trzy krążenia biodrami, nie za duże, nie za obszerne, w jedną stronę i potem w drugą.
Wróć sobie też uwagą do oddechu. Szukaj w tym oddechu takiego rozluźnienia, też miękkości. Okej. I zatrzymaj. I teraz powoli sobie wydłuż lewą nogę. Najpierw stopa jest na macie. Pociągnij troszkę piętą, rozciągnij tył nogi. Potem unieś swoją lewą nogę w górę. Zagnij go w kolanie i wydech, odkręć nogę w biodrze. Spójrz na lewe kolano. Lewe kolano idzie do lewego barku, a my patrzymy na kolano. Wdech, patrzymy przed siebie, noga się wydłuża, no i płynnie jeszcze dwa razy. Wydech. Wdech. I wdech. I teraz powoli sobie pociągnij nogę bokiem, tak żeby powędrowała sobie w okolice dłoni. Ustaw sobie nogę najpierw centralnie, staraj się też ustawić biodra. Dociśnij swoją stopę. Cały czas stopa jest dociśnięta, delikatnie aktywna. Dzisiaj bardziej zależy na jakiej płynności ruchu, niż może konkretnie na pewnych rzeczach, na które zwracam uwagę. Ale jak wiesz, że należy tam wyskopić łuki stóp, to jak najbardziej warto to robić. Ale tak cały czas sobie zwracam uwagę do oddechu. Do miękkości i płynności. Czyli wdech, przesuwamy sobie biodra do przodu i wydech, cały czas stopa dociśnięta i skłaniamy się do lewej nogi. Wdech. I wydech. Wdech. Daj mostek do przodu, biodra w przód i wydech. Skłon do lewej nogi. Wdech. I wydech. Jeszcze tak dwa razy. Jak to będzie cały czas w takich granicach komfortowych ruchów, bez jakichś maksymalnych zakresów. I zatrzymaj się. I teraz troszkę sobie unieś tułów, tak żeby zrobiła się przestrzeń tutaj dla nogi. Odrywamy naszą lewą stopę. I najpierw sobie wykonujemy ruch w biodrze, czyli staram się odkręcić nogę w biodrze na zewnątrz i potem skręcamy ją do środka, obserwując jak za ruchem biodra porusza się stopa. Tak, mniej więcej 5 razy na jedną, na drugą stronę. Nie wiem, czy to było tutaj widać, ale chyba tak. I potem sobie zatrzymujemy stopę w centrum i samą stopą kręcimy. Najpierw jedną i w drugą stronę. Obserwujemy, jak to wpływa na ruch w biodrze. Tak mniej więcej 3 krążenia w jedną stronę i 3 krążenia w drugą. Ok. Zatrzymujemy w centrum. Odkładamy sobie stopę na matę. I teraz przesuwamy sobie stopę nieco dalej, aż do zewnętrznej krawędzi maty, a prawą dłoń na drugą stronę. Czyli jest taki duży przestrzeń między dłonią a stopą. Przesuwamy sobie biodra nieco w przód, uwalniamy lewą rękę i wdech, lewa ręka do góry i wydech na dół. I wykonujemy sobie spokojnie kilka razy. Krążenie takie obszerne, z delikatnym wygięciem w tył. I ostatni raz. Ok. I kładziemy swoją naszą dłoń na kolanie. Stopę sobie skręcamy na zewnętrzną krawędź, czyli odrywamy stopę, stopę jest na zewnętrznej krawędzi. I przez moment wykonujemy takie na 3 oddechy, takie wygięcie. Czyli odpychamy się delikatnie od tej nogi ręką, mostek kieruje się do sufitu. Pojawia się wygięcie, specjalnie zrobiła się mądra, a jednocześnie biodra nam się otwiera. Ok, i po 3 oddechy powoli sobie wracamy do centrum. Układamy sobie dłonie, wracamy stopą. Na matę. No i znowu poczujcie, jak się mają wasze biodra. Jak się ma obszar miednicy,
Bioder. I teraz dla równowagi wykonamy sobie pozycję kota, więc skieruj uwagę na swoją miednicę i wykonaj teraz ruch taki, jak byś chciała odchylić miednicę do tyłu i pozwól, żeby za tym ruchem powoli podążył kręg po kręgu kręgosłup, na końcu głowa się schowa. I teraz puść biodro do przodu, czyli to znaczy, że kolec biodrowy chce się zbliżyć do uda i pozwól na wydłużenie tułowe. Taki miękki sposób i jeszcze tak dwa razy. Czyli sam ruch miednicy wprowadza kręgosłup w ruch, wydech, pozycja kota i wdech. Powoli przechylamy sobie miednicę do przodu. To nie jest duży zakres ruchu. Generalnie zależy mi na ruchu miednicy. Kręgosłup sobie za tym podąża, nie nadwyrężając swojej możliwości. Nie przesadzaj, szczególnie w wygięciu w oddzięku nadźwiowym. Ok. I wyrównaj swoje ułożenie. I teraz z wydechem kręg po kręgu sięgi piętami do bioder, tak żeby sobie wejść na moment do balasany i odpocząć. Zostań sobie na kilka oddechów. Ja podniosę się do góry, żeby nabrać wody, bo zasłonik. Chwilkę sobie tak odpocznij. I powolutku wyłóż swoje ręce do przodu, z wdechem podnieś się płynnie do kręgu podpartego. Z wydechem podwiń palce z piesku w dół. Kolana są lekko zgięte. I podejdź sobie do przodu, w kierunku dłoni do uttanasana. Dłonie są na macie, kolana są zgięte mocniej, jeżeli trzeba sobie pozwolić na to, żeby kolana były mocniej zgięte, żeby dosięgnąć do podłogi, to jak najbardziej można. I teraz nieco mocniej zagnij sobie prawą nogę w kolanie. Czyli obie nogi są na początek w tym zgięciu, nieco mocniej teraz zginamy prawą nogę. Tym samym lewa noga się bardziej prostuje. Prawa noga zostanie na macie. I z wdechem powoli sobie unieś lewą rękę w górę i z wdechem opuść na dół. Drugi raz wdech, ręka do góry i z wdechem opuść na dół i wdech, ręka w górę. I teraz powoli połóż swoją lewą dłoń na mostku. Głowa niech spogląda bardziej do przodu niż do sufitu. I samym mostkiem kierujemy się najpierw wdech w stronę sufitu, mostek w stronę sufitu, a z wydechem rozluźniamy. Tak jakby mostek chciał spojrzeć po głowę. I jeszcze dwa razy, czyli wdech, mostek do sufitu się odkręca, wydech, podłogę cały czas prawa noga jest nieco mocniej zgięta i trzeci raz wdech i wydech. I rozluźnij, nogi sobie wracają do symetrycznego ułożenia. Dla rozluźnienia zajmij sobie nieco mocniej nogi i wykonaj taki ruch półobrotu z miednicą, czyli raz prawy kolec biodrowy, prawe biodro idzie mocniej w prawo, potem w lewo, czyli taki ruch bujający dla miednicy. Nie musi być bardzo obszerny. Ok. Wyrównaj swoje nogi. Znowu sobie nogi w lekkim zgięciu, zaginamy sobie teraz mocniej lewą nogę w kolanie, lewa dłoń oparta na matę i z kolejnym wdechem prawa ręka w górę i z wydechem miękko na dół. I tak jeszcze dwa razy, wdech i wydech. Uważaj na to, żeby prawe kolano się nie przeprostowywało, niech ono będzie cały czas w takim lekkim zgięciu. Ok. I teraz połóż swoją prawą dłoń na mostku. Z wdechem staraj się poszukać takiego ruchu, jakby mostek miał popatrzeć do sufitu. I z wydechem mostek patrzy w podłogę. Albo inaczej, wdech, mostek patrzy w niebo, w gwiazdy, w słońce, a z wydechem w ziemi. I jeszcze jeden raz wdech. I wyrównaj swoje nogi, ręce. I teraz powoli podnieś się tak, aby dłonie się oparły nad kolanami. Nogi są w lekkim zgięciu, czyli one nie są proste, tylko w lekkim zgięciu. Wygodnie się opierają nad kolanami. I wykonamy sobie po trzy razy ruch miednicą, czyli patrz się
tak jakby w podłogę, to znaczy chodzi o to, żeby tutaj szyja była wydłużona. Nie spuszczam głowy, tylko szyja cały czas pracuje, patrzę się w podłogę i mięciutko z wydechem prawe biodro skręca się w stronę głowy, a głowa patrzy na prawe biodro, wydech do centrum i wydech na drugą stronę. Taki ruch półokrężną miednicą. Staraj się poszukać w tym takiej miękkości, luzu, też i przyjemności ruszania tym obszarem. No i możesz wykonać jeszcze jeden, dwa powtórzenia. Tak, jak się uwolnić miednicę. No i ostatni raz. Powolutku rozluźnij swój tułów, niech on sobie spłynie w dół i przejdziemy do malasany, czyli do kucania. Rozszerz sobie stopy bardziej na boki, pozwól, żeby biodra sobie opadły w dół i kucamy. Jeżeli to jest trudne, ze względu na stopy, które się odrywają, albo czujesz, że bardzo tracisz równowagę, możesz sobie podłożyć na przykład kocyk podpięty, tak żeby to było no, po prostu wygodne. Jak to zrobisz, to połóż sobie dłonie do namaskarasany, ułóż sobie dłonie do namaskarasany, chwilkę zostań. Skieruj uwagę tutaj na, po pierwsze na odcinek lędźwiowy i pozwól na to, żeby biodra sobie i pośladki spływały w dół. Czyli zupełnie ich nie trzymaj w górze, niech one pociągną do dołu i rozciągną trochę odcinek lędźwiowy, a tu staraj się wydłużyć. Jeżeli masz problem z wydłużeniem tułowia w górę w tej pozycji, to podłóż coś podpięte, tak żeby to się stało możliwe. Zamknij sobie oczy i trzy wdechy sobie zrobimy tak, jakby byśmy chciały tutaj rozluźnić brzuch i dno miednicy. Czyli skieruj uwagę do dna miednicy. Na wdechu pozwól takie rozciąganie na miednicy i brzuch idzie do przodu, czyli brzuch jest rozluźniony, a na wydechu brzuch się cofa, dno miednicy też zasysa w głąb ciała. Czyli taka świadoma praca z monobandką. Wdech, pozwalamy na rozluźnienie dna miednicy, rozszerzenie. Brzuch też będzie tutaj miękko pracował do przodu, a z wydechem brzuch się cofa i na miednicy wsysa w głąb ciała. No i jeszcze trzeci oddech. I sobie wracamy. Ok, powoli pozwól, żeby pośladki opadły sobie do podłogi. I siadamy. Innymi słowy, kręg po kręgu łapiemy się pod kolanami albo przez bok. Albo łapiemy się pod kolanami i kładziemy się na podłodze. Kolana od razu mogą powędrować do apanasany, czyli łapiemy się za golenie, pozwalamy, żeby plecy się zaokrągliły. Ustaw sobie wygodnie kolana, kolana mogą się rozszerzyć na boki, jeżeli pojawi się gdzieś zacisk w którejś pachwinie, to zmodyfikuj tę pozycję tak, aby go nie było. I potem połóż swoją kość krzyżową, zrobimy pawanmuktasanę. W pawanmuktasanie kość krzyżowa leży na macie, czyli chwytam się za kolana i prostuję ręce, czyli tu mam pewną odległość od uda. Te nogi nie są blisko tułowia. I w pawanmuktasanie zupełnie rozluźnij stopy. Nogi mogą być na szerokość bioder. I wracaj sobie też do tego oddechu, tak? Pozycja nam się zmieniła. Możesz zamknąć oczy. Zrób sobie trzy oddechy z takim skierowaniem uwagi na płynność oddechu. W tej pozycji zacznij sobie wykonywać takie ruchy kojarzące mi się bardziej mniej z okręgiem, a bardziej ze spiralą. Czyli zacznij sobie od takich małych krążeń, dosłownie takich mikrokrążeń, zupełnie jakbyś krążyła w jednym punkcie na kości krzyżowej i pozwalaj na to, żeby ten okrąg się powoli rozkręcał, żeby ta spirala się rozkręcała. Czyli od tego punktu wychodzisz i zataczasz coraz większe okręgi swoimi nogami. Oczywiście, ale tak, będzie takie subtelne z zewnątrz, to może być niewidoczne, ale nie szkodzi. Na pewno czujesz różnicę, kiedy robisz małe mikrokrążenia, kiedy ten okrąg się zwiększa. Może być tak, że też tułów zacznie się przechylać. Jeżeli nie jest to dla Ciebie dyskomfortowe, że ten tułów też sobie wędruje, to jak najbardziej na to pozwól. I zataczaj coraz większe okręgi. Aż w końcu będzie taki moment, że ciężko robić jeszcze większe, więc zacznij w drugą stronę skręcać spiralę, czyli od takich dużych okręgów do jak najmniejszego.
już tylko kolano sobie będą pracować, a na końcu ma się poczucie, tak jakby tylko jeden punkt na kości krzyżowej wykonywał ten okręt, więc tutaj nie chcemy dotrzeć do tego etapu. I zatrzymaj. Pójdź swoje nogi, opuść sobie stopy na podłogę szeroko, czyli stopy są na szerokość bioder, ręce połóż po bokach. Zrób sobie wdech w centrum i z wydechem pozwól na to, żeby kolana miękko opadły na prawo. I tutaj sobie zrób 3 oddechy w tej pozycji. Zupełnie rozluźnij brzuch i miej też poczucie, że dno miednicy i w ogóle obszar miednicy jest rozluźniony. Czyli sięgnij tam swoją świadomością z taką intencją rozluźnienia tego obszaru. I teraz w tej pozycji oderwiesz swoją lewą nogę, czyli pozwalamy na to, żeby lewa noga się oderwała i sięgnęła bardziej do prawej dłoni, czyli powolutku lewa noga wędruje nad prawą, kierując się w stronę prawej dłoni i wydech powolutku sobie wraca. Mniej więcej na to poprzedniego ułożenia, jeszcze tak dwa razy, czyli z wydechem sięgamy nad prawą dłonią i z wdechem wracamy nogą. Jeszcze raz. Tułów jest cały czas w centrum. Tułów nie zmienia swojego ułożenia. To jest tylko taki nie za duży ruch nogą. I wróć sobie stopą mniej więcej tam, gdzie było na początku, czyli na zewnętrzną krawędź maty. I próbuj z wdechem unieść swoje biodra w górę. Na moment zatrzymaj się w centrum. Potrzebujesz coś, żeby poprawić. To popraw. Zrób sobie wdech z nogami w centrum, a z wydechem pozwól, żeby nogi opadły teraz na lewo. I najpierw zostań na 3 oddechy w takim poczuciu zupełnego rozluźnienia. Kolana się nie zazębiają, siebie brzuch jest rozluźniony. I sięgaj świadomością i do brzucha, i do obszaru miednicy. I miej poczucie, że ten obszar nie trzyma żadnego napięcia. A jeżeli jest tam jakieś napięcie, to pozostań tam swoją świadomością i daj sobie chwilkę, aby oddech to napięcie rozpuścił. Na początku robiliśmy taki gest, którym woda miała nas oczyścić. To oczyszczenie też jest z wszelkich napięć skumulowanych w nas. Więc pozwól na to, żeby ten oddech, który ma ten aspekt żywioł wody, on właśnie zabierał to, czego w sumie nie musimy trzymać w sobie, czyli na przykład spięcie. I po 3 oddechach powoli sobie odrywamy prawą nogę i tak jak poprzednio 3 razy z wydechem sięgamy sobie prawym kolanem w kierunku lewej ręki tym razem. Też na mięciutko. I wdech. Wracamy. Wydech. I wdech. I 3 raz. I wdech. Ok. I powolutku wróć nogami sobie do centrum. Możesz zbliżyć sobie ręce bardziej do tułowia. I jeszcze przed shavasaną zrobimy sobie taki mikro ruch miednicy. Taki wariant Vipada Pitcham, czyli delikatnie sobie teraz dociśnij stopy delikatnie. Zacznij wykonywać ruch, tak jakbyś bardziej spojenie ogonowe chciała skierować w stronę głowy i kość ogonowa zaczyna się odrywać, potem kość krzyżowa, czyli delikatnie unosimy miednicę. Dociskamy stopy, właściwie to dzieje się automatycznie z tego docisku stóp. Dosłownie 3 cm nad podłogą. Teraz ta miednica się uniosła nad podłogę. I w tym ułożeniu, a właściwie odcinek będzie miał praktycznie całe leży na podłodze, w tym ułożeniu wykonaj sobie takie mikroskręty
nimi są. Tak jakbyś chciała poruszać swoimi biodrami, takim ruchem kołyszącym. Robiliśmy kilka wariantów tych ruchów kołyszących. Dzieciami były dość obszerne. A teraz na koniec rób sobie takie mikro ruchy z prawą na lewo, tak jakby sobie poruszała tylko biodrami, miednicą. I to będzie taki przyjemny ruch. Ale jednocześnie można poczuć, że ten ruch też porusza w pewien sposób plecami, rozchodzi się po ciele. Czyli to jest takie nasze centrum, tak jak czasem coś się wrzuci do wody, nie? Coś wpada do wody i od tego miejsca rozchodzi się, tak jak po takich kręgach, energia tego, co wpadło do wody. Więc tutaj podobnie. To jest taki mikroruch, można powiedzieć, w centrum naszego ciała, ale ten mikroruch w taki subtelny sposób coraz dalej się rozchodzi. Cały czas też obserwuj oddech w tym wszystkim. Możesz połączyć ruch z oddechem. Wdech wykonywać na jedną stronę, wydech na drugą, a potem sobie zmień. Wdech na przykład lewo, potem wydech na prawo i potem wdech na prawo, wydech na lewo. Okej. I daj sobie teraz kilka oddechów, żeby powolutku zakończyć ten ruch. Jednocześnie odkładając biodra na matę, czyli ten ruch może się zastopować w czasie odkładania biodra na matę. Jeszcze gdzieś na macie można delikatnie sobie poruszać biodrami, a potem miękko zakończyć. Kiedy zakończysz, daj sobie chwilkę, żeby poczuć tą wibrację, która pojawia się od tego ruchu w ciele. Tutaj też nawiążę do pewnej wizualizacji. Czasem jak patrzymy wieczorem na taflę jeziora, to mi się to najbardziej kojarzy. Na taflę jeziora to ona jest, wydaje się, nieruchoma, ale jednocześnie widać, że tam jest cały czas delikatny ruch. I tutaj podobnie, tak? Mimo, że my zastopowałyśmy ten ruch, biodrami daje się poczuć taką delikatną wibrację, która cały czas jest obecna w ciele. Więc daj sobie chwilkę na to, żeby tego doświadczyć. I jak uznasz, że jesteś gotowa, aby przychodzić do Shavasana, to sobie powoli prostuj nogi. Ja wiem, to jest ten moment, kiedy dużo osób jednak potrzebuje wstać, żeby się przykryć. Jak potrzebujesz zadbać o swoje ciepło, to jak najbardziej to zrób, ale bez zbyt dużej ilości ruchów. I powolutku połóż się do Shavasana. Kiedy położysz się do Shavasany, daj sobie taki czas na to, żeby poddać ciało grawitacji. Czyli niezależnie od tego, co robiliśmy, cały czas ten delikatny ruch tego żywiołu wody, on jest obecny w ciele, ale teraz powoli przenieś swoją uwagę na takie poczucie uziemienia, czyli pozwól na to, żeby ciało rozlewało się na podłodze, poddawało grawitacji, poczuć, że twoje ciało jest ciężkie. Skieruj uwagę na brzuch i przez moment obserwuj, jak brzuch unosi się z wdechem, a na wydechu upada w dół. I pogodź z tym ruchem. Ten ruch też jest płynny,
jak żywioł wody, przez moment obserwuję taki delikatny ruch brzucha w połączeniu z oddechem. I sięgnij teraz uwagą do swojej limicy, do obszaru limicy mniejszej, tam gdzie kryją się twoje narządy, czyli macica, pęcherz moczowy. Przez moment pobądź tą swoją świadomością. Obszar limicy jest bardzo mocno związany z żywiołem wody, więc ponieważ teraz pracowałyśmy z żywiołem wody, to też warto w tej części relaksacyjnej przez moment zwrócić uwagę na ten obszar, który z żywiołem wody jest połączony i po prostu pobyć tam swoją świadomością. Tak jakbyś siadała obok swojego przyjaciela i po prostu chciała być obecna obok niego. Także przez moment skieruj świadomość do obszaru miednicy. Możesz się z nim przywitać i po prostu połącz tą swoją świadomością z takim poczuciem, że twoja świadomość pomaga rozluźnić to miejsce, ale też miej sobie pozytywne nastawienie do tego miejsca, tak? Obdarz je swoim uczuciem, przyjaźnią, miłością, przez moment, pobądź świadomością w obszarze miednicy. Daj sobie teraz takie 3-4 oddechy, aby powoli twoja uwaga opuściła to miejsce. Jeżeli czujesz, że chciałabyś powrócić do swoją świadomością, do obszaru miednicy, to oczywiście też można słownie, w ten sposób mentalny to obiecać tej części ciebie. Powoli pozwól, żeby uwaga się rozproszyła i rozejrzyj swoją uwagę na całą swoją osobę. Daj sobie kilka oddechów, aby doświadczyć, jak się czujesz po tej praktyce i przyjąć wszystko to, co do ciebie teraz przychodzi. Zacznij co więcej uwagi zwracać teraz na oddechy, pozwalając, żeby oddech wyprowadził twoją uwagę do świata zewnętrznego. Czyli zwróć uwagę na wdech, na wydech. Pozwól na to, żeby zmysły zaczęły łączyć się ze światem zewnętrznym. Poruszaj sobie dłoni, stopami. Posłuchaj dźwięku otoczenia, przyciągnij się w ziemi szeroko.
Jak będziesz mieć ochotę, to powolutku zacznie się przekręcać na bok. I w tej pozycji na boku pozwalaj na łagodne otwieranie się oczu. Jak będziesz mieć ochotę, to odpychając się od podłogi, unieś się w górę. Tylko oczywiście nie trzeba się spieszyć. Dziękuję bardzo za wspólną praktykę.